Zdrada ma niejedno imię. Różne są rodzaje zdrady. Są osoby, poszukiwacze, czy na pewno mam tą najlepszą partnerkę, partnera, tak jak szukamy najlepszego samochodu, najlepszego telefonu, szukamy najlepszego kochanka i kochanki. I zawsze człowiek czuje taki wewnętrzny niedosyt. Czy nie ma lepszej osoby od tej osoby. Jest zdrada taka, żeby sobie tak urozmaicić życie, coś sprawdzić. Jest zdrada okazjonalna, ale też jest zdrada, która wyraża, że w związku jest źle, że w związku się źle dzieje. Młodzi ludzie, jak się poznają, są dla siebie ważni. Z czasem zaczynamy mieć błędne przekonanie, że w zasadzie to my wiemy, co ta druga strona chce, że w zasadzie to ja jej nie muszę nic mówić, bo powinna się domyśleć, powinien się domyśleć. A to nie jest, nie ma tak oczywistych oczywistości. Jak ja pakuję walizki, to nie znaczy, że mój mąż jedzie razem ze mną. Absolutnie. Nieumiejętność rozmowy o trudnych, na trudne tematy narasta. Opadają te pierwsze emocje, zaczynają się kłopoty, trudności, trudności finansowe, trudności bytowe, trudności w relacjach, przynosimy różne sprawy z miejsca pracy. I to narasta i my o tym nie mówimy. Źle się dzieje w związku, staje się druga strona, współmałżonek, mniej ważny i zdrada jest naturalnym takim czynnikiem, sygnałem, wierzchołkiem góry lodowej, że ja potrzebuję czegoś innego. Bo w tej przygodzie miłosnej znowu jesteśmy ważni, znowu jesteśmy najpiękniejsi. Słyszymy ciepłe, czułe słowa, których już dawno nie słyszeliśmy, a które potrzebujemy. Jak się zaczynają trudności i zaczynają zalegać w rodzinie rzeczy niedokończone, należy pójść się nauczyć mówić. Temu służy terapia par, psychoterapia indywidualna. Przełamać swoje obawy, lęki, że druga osoba się zdenerwuje. Mówić też nauka komunikatów nieoskarżających, tylko mówienia, jak ja się z tym czuję. A my nie umiemy mówić o uczuciach. Teraz uczucia to są obrazeczki. Dwie kropeczki, nawias, uśmiechamy się. A nawias z drugiej strony to jesteśmy, czujemy smutek. Mówienia o tym, nauczyć się mówić, ponieważ tego nie da się uprzątnąć pod dywan. Związek się rozpadnie. Raczej jesteśmy przyzwyczajeni, żeby łatwo zdobywać, żeby dostawać natychmiastową ulgę. Jeżeli jest za dużo trudności, przerosną, ludzie się rozejdą. Albo jest zdrada, czyli takie zresetowanie się, jak mówią młodzi.